Dzień dobry Państwu, nie magister Zarzycki. To, co Państwo widzą, to jest gmach Liceum Wyszyńskiego w Staszowie, takiej wspaniałej szkoły, do której ja kiedyś jako uczeń uczęszczałem, a potem byłem tutaj nauczycielem, dopóki mnie pan dyrektor oczywiście nie wywalił. Ale proszę Państwa, wtedy, kiedy ja tutaj pracowałem lub się uczyłem, był jeden wielki, potworny problem w tej szkole. Otóż tutaj, przed szkołą, na tym terenie, który Państwu pokazuję, był taki bardzo gęsty park. Rosły drzewa różne, liściaste, iglaste, jakieś krzewy. I proszę Państwa, nowa dyrekcja tej szkoły kilkanaście lat temu zrobiła tutaj nareszcie porządek, wszystko elegancko wycięła. No może nie wszystko, bo kilka drzew dla przestrogi, żeby tutaj żadne inne drzewo nie wyrosło, to parę drzew zostawiono, ale postanowiono, że żadne z tych drzew nie będzie miało nigdy ani jednej gałęzi. Więc co roku, praktycznie biorąc, pracowicie te wszystkie gałęzie, które tam troszkę odrosną, to są obcinane i te drzewa na wiosnę wyglądają, proszę Państwa, o dokładnie tak. I dzięki temu, proszę Państwa, w tej szkole są nareszcie wspaniałe warunki do nauki. Dlatego, że nie ma żadnych hałasów z zewnątrz. To znaczy, no, są hałasy, bo tu jest taka dosyć ruchliwa trasa, więc te hałasy oczywiście są, ale to są takie hałasy tej nowoczesnej cywilizacji, które dla uczniów, dla nauczycieli są takimi hałasami kojącymi. No po prostu dźwięk silnika, że coś pracuje, coś jedzie. To jest coś bardzo inspirującego. Natomiast nie ma hałasów typu jakieś tam świergolenie wróbli, jakieś tam klekot jakiegoś tam dzięcioła o pięć drzewa. Nie ma jakiegoś tam ganiania się tutaj wiewiórek i hałasowania tych wiewiórek po gałęziach. Jakieś tam jeże po tym trawniku tam nie latają, które kiedyś tutaj latały, a to jakieś krety kopały dziury. Nic takiego nie ma, po prostu jest tutaj taki teren naprawdę nowoczesny, cywilizowany, no taki troszkę wymarły, ale dzięki temu naprawdę warunki nauki się poprawiły. To poprawiły się, proszę Państwa, do tego stopnia, że ta szkoła w rankingu szkół ogólnokształcących na terenie powiatu staszowskiego na cztery szkoły tego typu zajęła trzecie miejsce. Wyprzedzona, no, między innymi wprawdzie przez takie znakomite liceum w Bogorii. Bogoria to jest taka większa wioska w zasadzie i ma tam taką znakomitą szkołę, która w promieniu 10 łańcuchów od środka tej Bogorii, czyli od rynku, no bo ta wioska nawet ma coś w rodzaju rynku i ta szkoła jest w promieniu 10 tych krowich łańcuchów od środka tego rynku, jest bardzo znana i szanowana, więc to liceum Wyszyńskiego w Staszowie nawiązało wręcz walkę taką punktową, jeżeli chodzi o wyniki maturalne z tą szkołą i co prawda przegrało w zeszłym roku, ale kto wie, jak będzie w tym roku, dlatego że, jak Państwo widzą, warunki do nauki są w tej szkole, przynajmniej jeżeli chodzi o wycięcie tego parku z przodu, są znakomite. Życzę dalszych sukcesów.